Jest to zaprojektowany przez nasz zespół respirator o nazwie RespiSafe z funkcją telemetrii i służy do pomocy z walką z wirusem COVID-19. To jest innowacyjny wynalazek z tego względu, że możemy zdalnie monitorować pacjenta przez internet. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że mamy w szpitalu wiele takich urządzeń i z jednego miejsca dany lekarz może wszystkich tych pacjentów monitorować. No, sprawdzać dane pochodzące z respiratora. Tak. Na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe. Nawet duże firmy nie posiadają, ale posiadają to w sposób ograniczony. Urządzenie wentyluje pacjenta. Tak, pomaga mu utrzymać odpowiednie parametry oddechowe w trakcie trwania choroby. No, skąd pomysł? W takich czasach żyjemy, że no, różni ludzie próbują robić różne urządzenia. My akurat jesteśmy pasjonatami i znamy się na różnych dziedzinach nauki, dlatego postanowimy wspólnie połączyć siły i zbudować takie urządzenia. Tutaj jest duża współpraca z wieloma uczelniami medycznymi, tak i również z firmami prywatnymi. Jedną z tych firm jest firma Enego, druga firma jest to Niedźwiedź Lok. W pierwszym etapie będzie certyfikowany w laboratorium na Uniwersytecie Medycznym w celu sprawdzenia, skalibrowania wszystkich parametrów. No myślę, że do wakacji powinno to potrwać w ciągu najbliższych paru miesięcy. Celem tego projektu nie jest sprzedaż do szpitala, tylko wyprodukowanie partii respiratorów i przekazanie nieodpłatnie szpitalom, aby pomóc w walce z epidemią. Po uruchomieniu urządzenia przechodzi w tryb pracy i zaczynam pracować z pacjentem. Tak, na wykresach widzimy przepływy powietrza, ciśnienia zadane, wszystkie te niezbędne parametry, które są potrzebne do monitorowania pracy. Teletransmisja, czy ogólnie telemetria, dlatego że to jest element, którego w dniu dzisiejszym nie ma. Nie ma czegoś takiego, żeby za pomocą jednego komputera była możliwość monitorowania kilku, a nawet kilkudziesięciu pacjentów. Tak? I to, co tutaj nas zainspirowało do tego, że to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, tym bardziej, że ta telemetria jest tym elementem na dzień dzisiejszy bardzo potrzebnym. Jest kilku pacjentów, na przykład na oddziale, czy gdzieś w jakimś ośrodku, w którym są pacjenci wymagający respiratora, wtedy mając nawet 10 pacjentów podłączonych do takiego urządzenia, jest możliwość, że jedna osoba po prostu stale ich monitoruje, pełniąc dyżur przed konsolą komputerową i wtedy tutaj za pomocą odpowiedniego oprogramowania widzi ewentualne problemy z danym respiratorem i jest możliwość jakiegokolwiek reagowania.